70 roku pojawiał się Pracowich Ja, w 70, koniec 70 roku, najpierw jako podchorąży na rajdzie. Wtedy to mnie tak wciągnęło, że właściwie od 71 roku tymi górami solimi się zajmuję. To moje zainteresowanie na poziomie szkoły oficerskiej, muszę powiedzieć, że mój komendant, generał Koper, nieżyjący już dzisiaj, miał niesamowitą odwagę, bo ja, będąc oficerem, dowodząc potem jednostkami, często się zastanawiałem, czy miałbym na tyle osobistej odwagi, żeby swoich podwładnych żołnierzy wysłać w nieznany teren, żeby penetrowali coś, żeby coś robili i jeszcze ich wspierać, bo przecież to nie było jakby obowiązkiem wojska. To było takie jakby hobby trochę z jednej strony. To była sprawa historii, a wojsko się nigdy jakąś historią w tego rodzaju nie zajmowało. A mogło nam się coś stać i mógł ponieść z tego tytułu konsekwencje. Pamiętam tylko, że jak udało mi się generała przekonać, żebyśmy mogli jeździć tutaj na te wyprawy, że dostawaliśmy delegacje, częściowo robiliśmy, częściowo te wyjazdy były w ramach naszych urlopów żołnierskich, to powiedział jedno: ja was puszczę, ale warunek. Zdacie egzamin z wyszkolenia saperskiego wcześniej niż przewidują to przepisy i jak szef katedry inżynierii przyjdzie, wojsk inżynierii przyjdzie i powie mi, że zdaliście na ocenę celującą, wtedy będziecie mieli moją zgodę na kontynuowanie wyboru. Słuchajcie, 13 razy podchodziłem do egzaminu. 13 razy. Moi koledzy też nie mniej. Ale muszę powiedzieć, dostaliśmy naprawdę szkołę, także wiedzieliśmy, do czego możemy w razie czego się spodziewać. Byliśmy w jakiś sposób przygotowani do penetracji i do kontaktu z różnego rodzaju niebezpieczeństwem, bo oprócz materiałów wybuchowych, tu można się spodziewać różnego rodzaju materiałów chemicznych, gazów bojowych. Proszę Państwa, nie tak daleko te gazy będą produkowane, rejon kopalni Wacław czy Ludwikowicz, zagłębie chemiczne i te gazy tam powstawały, więc to jest przecież krok od Walinia i od samych Brukseli. Więc te nasze prace zakończyły się moją pracą dyplomową, potem pracą magisterską na UJ-cie, ale muszę powiedzieć, że wtedy właściwie otworzyliśmy dla historii po raz chyba pierwszy powojenny Sobór. Bo do 74 roku nikt nie miał pojęcia o istnieniu Sobonia. Wiedzieliśmy już o Osówce, Rzeczce i tak dalej, a o Soboniu nikt nie wiedział, bo ani nie było specjalnie, wiadomo było, że były drogi, torowiska, ale specjalnie nie było widać tych wejść, one były tak zamaskowane, wysadzone, że to był teren zrobiony. A ponieważ ja w tym czasie dosyć sporo pisałem w prasie miejscowej, w gazecie robotniczej, napisał do mnie list były partyzant, który pan Julian Wołyński, który mieszkał w Gminie Zdroju, że on jako pracownik leśny podejrzewa, że są jakieś tam ciekawe obiekty, na które warto zwrócić uwagę. Ja pamiętam, że wtedy wziąłem sobie urlop, przyjechałem do niego, poszliśmy to obejrzeć, bo wtedy ani nie miałem środka lokomocji, ani on też. No i okazał się ślad na tyle interesujący, że potem przez kilka lat myśmy wykonywali pracę, udało nam się odtworzyć te podziemia, a ostatni odcinek tych podziemi został udostępniony w zeszłym roku. Grupa Sowiogórska, grupa poszukiwawcza z Walimia, udało jej się pokonać ostatni zawał i odtworzyli 80 metrów chodnika. I proszę Państwa, mówię tutaj o wojsku, bo w zasadzie potem jeszcze w 76 roku wojsko po raz ostatni chyba się zajmuje górami Sowimi, konkretnie na Zamku Książ są wykonywane prace związane z szybem windowym, odstrzeleniem zbędnego materiału, udrożnieniem i powstaje praca
dyplomowa napisana w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych pod tytułem Prace minerskie na terenie zamku Książ. Pracę tę wykonał podporucznik Marek Holt. I teraz ja pokazuję tutaj to wojskowe zainteresowanie, ale w zasadzie wojsko jako instytucja nigdy górami Sowimi się nie interesowało, nigdy te góry Sowie, tajemnice gór Sowich nie były celem. Jest tutaj na sali obecny pan Józef Piksa, obecny starosta, a w tym czasie pracujący jako wójt gminy Wani. Naczelnik, przepraszam. I pamiętam jego relację związaną z wojskiem z 92 roku, kiedy to na terenie gminy Walim było dokonane morderstwo i podejrzewano pewnego dżentelmena, no i milicja na niego się zasadzała, bo go w domu nie było. No i tam się milicja na niego zasadzała, sądząc, że on po jakimś czasie do domu rodzinnego musi przyjść, chociażby po to, żeby się przebrać. No, no, ten człowiek uciekł z domu bez środków, bez niczego. Zrobiono na faceta zasadzkę, bo sądzono, że on akurat tej nocy przyjdzie. No i okazało się nagle, że facet się nie pojawił, natomiast pojawiły się samochody w nocy, późną nocą, które sobie przejechały na, bez świateł, tylko na światłach tych noktowizyjnych i sobie przejechały, pojechały na włodarz. Informacje z tego, jeśli źle mówię, to proszę o sprotestowanie. Informacje te były chyba nie pierwsze, które do was docierały, bo mówiły już wcześniej, że coś się w górach dzieje, że pojawiają się jakieś samochody i nie wiadomo co i jak. I wtedy, kiedy zauważono te samochody, okazało się, że to są samochody rosyjskie. Armia radziecka, która stacjonowała w tym czasie w Świdnicy i Bulebnicy, więc niedaleko, wykonywała jakieś prace albo z jakichś celów kilka samochodów się tutaj pojawiły. Wiem, że próbowano ustalić, kto zezwolił, po co te samochody się pałętają nocą po górach Sowich. Tego nie, tak naprawdę, właściwie nikt z władz, prawda, nie wiedział o tym, nikt nie udzielił zgody, więc Rosjanie sobie tutaj przyjechali sami, nie wiadomo po co. Wiem, że był taki zamysł, Rosjanie mieli broń jądrową na terenie Polski, były też odpady radioaktywne i był taki zamysł, żeby wykorzystać jeden z podziemnych obiektów jako magazyn odpadów radioaktywnych. Byłoby to straszne, bo gmina by to odcierpiała w sposób no, niesamowity, bo te obiekty nie są na tyle głębokie, nie są to kopalnie, że można to głęboko schować i to promieniowanie nie przeniknie, tylko gdyby ono było spodowane, to w zasadzie powierzchniowo. To musiałoby się poprzez wypłukiwanie wodą w jakiś sposób pojawić w strumieniach i pojawić w terenie. Na pewno roślinność też by to odczuła. To był taki właśnie ciekawy eksperyment. Chciałbym tu jeszcze powiedzieć o jednej historii w takim ciekawym tropie. Mianowicie w 1964 roku, jak swoje prace prowadził, pierwsze te relacje, badania, Jacek Wilczur, dołączono mu na siłę dwóch dziennikarzy radzieckich. Oni są tutaj na zdjęciach, widać tam dwóch potężnych panów, trochę fizjonomą odbiegających od pozostałych. Ci dwaj dziennikarze radzieccy pisali materiał na temat Kursowi, ale byli dosyć mocno przygotowani do tego wszystkiego i czasami wiedzieli więcej niż Wilczur w tym czasie o Kursowi. I w 1973 roku, jak ja organizowałem z ramienia Szkoły Oficerskiej wyprawę, słuchajcie, podchorąży w strukturze wojska to jest taki maleńki człowiek, o którym mało kto wie tam z wyższych przełożonych, a ja nagle dostaję telefon, to znaczy ja, mój przełożony dostaje telefon, że tam podchorąży Cera będzie jechał z tą grupą, a my tam mu prześlemy dziennikarza, żeby ten dziennikarz tam sobie, prawda, z nimi coś tam popatrzył, napisze artykuł i tak dalej. No więc gdzieś ktoś musiał wiedzieć, bo rzeczywiście tenże dziennikarz się pojawił z dziewczyną, potem się okazało, że to żona, też dziennikarka, no i oni pisali materiał o górach Sowich. Jak myśmy ich wzięli na spytki, a okazało się, że facet miał głowę słabszą niż my, to nagle się okazało, że facet wyciągnął mapę,
że skończył szkołę oficerską na Bajkonurze. Więc wiadomo było, że gość nie był przypadkowy i po coś ktoś go tam skierował. Mówiąc tu o tym, chcę powiedzieć, że zawsze Rosjanie terenem Bursowik byli zainteresowani. Wiem, że 2 tygodnie po wyzwoleniu tych terenów przyjechał tutaj oficer w stopniu pułkownika Rosjanin, który powiedział w ten sposób, że szukaliśmy tego, wiedzieliśmy, że gdzieś coś Niemcy robią, ale nie wiedzieliśmy, gdzie to jest. I szukaliśmy tego tyle, a to się znajduje właśnie w tym miejscu. Rosjanie zresztą tutaj do 1947 roku w jakiś sposób przebywali. Byli w Bieglinie, byli w Głuszycy. Bardziej długo siedzieli w Zimnej. Te obiekty wokół Sobonia, oni byli nimi szczególnie zainteresowani. Więc to zainteresowanie w Rosji w jakiś sposób tyle wychodzi. I proszę Państwa, to są czasy zamierzchłe, jeśli chodzi o eksplorację. Właściwie potem następne badania zaczynają się w latach 90. Kiedy trochę się zmienił ustrój, kiedy trochę to jakby było łatwiej i swobodniej rozpoczynać. Muszę powiedzieć, że wielkim majstersztykiem było udostępnienie pierwszych podziemi w rzeczce przez gminę Walim, udostępnienie turystyczne. To był genialny pomysł, ponieważ gmina Walim w tym czasie odczuwała problemy związane z bezrobociem, związane w ogóle z mającym znaczeniem miejscowości, która kiedyś z zakładów włókienniczych żyła, funkcjonowała. Gmina, która nawet miała prywatną kolej, czyli kolej z Ługowic do Walimia, była prywatną koleją elektryczną. Takie było zapotrzebowanie i od strony ekonomicznej było to uzasadnienie, bo trzeba było wozić te towary z zakładów winiarskich do stacji kolejowej. I udało się te podziemia uruchomić i właściwie przy uruchamianiu tych podziemi... No, dziękuję, że można, ja bym tutaj przerwał, bo pierwsze w zasadzie próby otwarcia tych podziemi były w 1975 roku. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych w Wałbrzychu nam opracowało dokumentację. Wtedy ja byłem sekretarzem urzędu Walimy, natomiast naczelnikiem gminy był pan Motyka Witold, mieszkaniec zresztą z Czarnozdroju. No i próbowaliśmy uruchomić te podziemia. Niestety dokumentacja już była, wszystko prawie było gotowe i trafił się nam niesamowity przypadek. Ktoś tam napisał artykuł w Warszawie, że podziemia są dostępne do zwiedzania, mimo że one były zakratowane, zabezpieczone tablice, były zakaz wstępu pod odpowiedzialnością karną. Ktoś poprzecinał te kłódki, przyjechała młodzież z liceum z Warszawy i niestety w tym 1975 roku zginął 18-letni chłopak, dosłownie zgiltonowany i niestety prokuratura nam wstrzymała te wszystkie badania. Całe szczęście znaleziono tą tablicę w rzece przy okazji regulacji tych murów i musiano właśnie przerwać te badania i dopiero później, tak jak mówisz, rozpoczęto następne kolejne badania. Więc udało się udostępnić te podziemia, co uważam było wielkim majstersztykiem, wielkim osiągnięciem. Właściwie to był chyba pierwszy tego typu obiekt otwarty w kraju, prawda? Więc nie było do tej pory żadnych jakby wzorców. Potem nastąpiło udostępnienie Osówki w kolejności rzeczki i właściwie potem już się zaczynają następne obiekty, bo mamy obiekt uruchomiony niedawno w zeszłym roku, Arado w Kamiennej Górze, mamy Złoty Stok, ale to są wszystko inicjatywy prywatne. To, nad czym boleję i muszę Państwu powiedzieć, że jakieś 1,5 miesiąca temu było takie nieformalne zebranie ludzi, którzy na temat eksploracji w Polsce coś wiedzą, coś zrobili, że w Polsce nie ma instytucji ani osoby odpowiedzialnej za dobra, które leżą w ziemi. Proszę Państwa, właściwie ktoś, kto coś znajdzie, nie bardzo wie, do kogo ma się z tym zgłosić i kto ma to zaakceptować, bo zakładanie, że wszyscy są złodziejami, wszyscy chcą kraść i kopać, prawda, na swoje potrzeby, jest bzdurne, bo wtedy powiedzielibyśmy tylko, że jesteśmy państwem złodziei. Bardzo wielu ludzi, którzy znalazło cokolwiek, chciałoby się tym pochwalić, pokazać, bo największa radość jest wtedy, kiedy jeśli ja coś znajdę, pochwalę się z tym, podzielę się z tym, prawda? Wtedy mogę pokazać, słuchajcie, udało mi się tyle lat pracy poszukiwać, albo przypadek, znalazłem.
A tu okazuje się, że nie bardzo możemy to zrobić. Znam przypadki, kiedy ludzie znaleźli pistolet w rowie w czasie prac melioracyjnych, poszli na policję, zgłosili ten pistolet, dostali dyplom, a za 2 miesiące wezwanie od prokuratora i 7 miesięcy ciągali człowieka na przesłuchania, żeby się przyznał, gdzie jest reszta broni, którą on tam nie wykazał i nie zrobił. To jest bandytyzm, to co się dzieje zgodnie z literą prawa. Proszę Państwa, kiedyś w Ministerstwie Kultury był taki człowiek, który był takim nieformalnym wiceministrem i on jako personalna jedna osoba w Polsce jakby w części trochę odpowiadał za poszukiwania, do niego trzeba było się zgłaszać, żeby uzyskać zgodę na jakieś prowadzenie praw. Ale ten człowiek właściwie nie miał żadnych prerogatyw, bo w tym kraju Ministerstwo Kultury nigdy nie było ważnym ministerstwem. Zresztą umiejscowienie człowieka odpowiedzialne za tego typu rzeczy tam jest według mnie zupełnie bezsensowne. Nigdy to się tłumaczyło z tym, że jeśli znajdą się jakieś zbiory dzieła sztuki, no to wtedy to jakby było potrzebne. Uważam, że najlepszym adresem albo jest wojsko, albo policja, MSW w tym czasie, to powinno tam być gdzieś skierowane, bo to powinien być organ, który w moim odczuciu powinien mieć zgodę na wydawanie decyzji poszukiwawczych, który powinien zbierać informacje z całego kraju i w jakiś sposób to centralizować. Rosjanie, o których często uważamy, że nie do końca są rozsądni, proszę Państwa, przyjęli bardzo krótkie, proste rozwiązanie. Wiesz, że coś jest, zgłaszasz do nas, że chcesz prowadzić pracę. Podpisujemy z Tobą umowę. I teraz tak, jeśli znajdziesz, 50% jest własnością państwa, 50% jest własnością Twoją. Państwo nie ponosi żadnych kosztów eksploracyjnych, tylko w momencie, kiedy się zaczyna wyprawa, dają facetowi opiekuna czy dwóch opiekunów, żeby mu patrzyli na ręce, gość prowadzi poszukiwania, wydaje własną kasę. W 8 przypadkach na 10 nie znajdują, bo okazuje się, że informacje są mylne, albo skrytka opróżniona, albo to przeniesiono. W związku z tym państwo niczego nie ryzykuje, ale ludzie mają możliwość tego szukania. W Anglii, proszę Państwa, to co w ziemi, jeśli ktoś coś znajdzie, to jest jego. To jest jego. Ma jedynie obowiązek pokazać to i zgłosić do najbliższego muzeum. Tam to zostanie oczyszczone, skatalogowane. Informacja, gdzie to się znajdowało, to zostaje zapisane. I potem muzeum sobie zastrzega prawo pierwokupu, jeśli delikwent chciałby to sprzedać, nie? Natomiast my, tak naprawdę, to możemy najwyżej dostać dyplom, nie? Niektórzy mówią o 10% z tytułu jakby znalezionego, że tu zwyczajowo można się tego domagać. Ale proszę Państwa, gdybyśmy tak chcieli robić poszukiwania, bo jest poszukiwania teraz jest coraz trudniej, bo jest tyle instytucji, które chciałyby wydawać zgody i zezwalać na prowadzenie tych poszukiwań, że gdyby człowiek chciał się trzymać stricte litery prawa, w życiu by nie był w stanie podjąć jakichkolwiek poszukiwań. Bo proszę Państwa, jeśli mamy obiekt podziemny z II wojny światowej, to kto? Właściciel terenu raz, leśnik dwa, gmina trzy, nadzór budowlany cztery, nadzór górniczy pięć, saper 6, lekarz, bo mogą być środki bojowe, zabezpieczenie następnie. Potem mamy chemika. Konserwator. Zaczynamy, proszę Państwa, urastać w taką rangę instytucji, gdzie każdy chce być ważny, jak ten urzędnik, prawda, z dawnych carskich czasów, że ta jego pieczęć i podpis jest na wagę złota, że w ten sposób doprowadzamy do bezwładu, bo albo nie podejmuje się tych badań, albo ludzie to robią po cichu, prywatnie. Wiele z tych elementów niestety wyjeżdża poza granice kraju, bo ludzie się boją pokazać to u nas i sprzedać, czy zgłosić gdziekolwiek. Ostatnia historia była, ludzie na terenie województwa kieleckiego znaleźli zbiór monet plus tam jakieś archeologiczne precyzje. I facet wziął to pod bankiet i poszedł do muzeum i przyniósł to i powiedział, słuchajcie, znaleźliśmy to, macie. Dyrektor się ucieszył, podziękował, powiedział, że no kurde, trzeba skądś kasę wyciągnąć na oczyszczenie tego wszystkiego.
a następnego dnia napisał na faceta donos do prokuratury, że facet wykonuje nielegalne prace i wydobywa na własną rękę różne rzeczy. Więc to jest przykład właśnie takiego polskiego piekiełka, gdzie nie potrafimy w żaden sposób tego ucywilizować, tego zrobić. No, ale tu się rozpędziłem, ten temat można w nieskończoność drążyć. Państwo wiecie o tym, że zgodnie z literą prawa w Polsce można mieć wykrywacz. Mało tego, można go używać, ale nie wolno kopać. Natomiast jeśli nie mam wykrywacza, to idę i mogę sobie kopać w polu. Nikt nie ma o to pretensji. Ale gdybym miał wykrywać łopatę, to jest to przestępstwo. Jeśli pójdzie dwóch ludzi, jeden sobie z przypadkiem z wykrywaczem, a drugi przypadkiem będzie przechodził z łopatą. To będzie spółka. Początku. Do takich paradoksów żeśmy doszli w tym kraju, proszę Państwa. Czyli mamy okres lata 90., kiedy zaczynają się pojawiać kolejne grupy eksploracyjne, sporo młodzieży zaczyna się tym fascynować. Jest to kapitalna sprawa, że młodzież chce, ja mówię młodzież w wieku do lat 90 od zera, prawda? Że ludzie chcą poszukiwać, chcą się zajmować, jedni traktują to zarobkowo, inni traktują to hobbystycznie. I naprawdę duże rzeczy udaje się odnajdywać i te odtwarzać rzeczy, które naprawdę są warte, a to, że wszystko nie zostało schowane i wszystko przepadło, to taka jeszcze mała dygresja. Do 92 roku uważano, że w pożodze wojennej zaginęło olbrzymie archiwum organizacji TOT, prawda? Uważało się, że no nie ma, zginęło, nie można było tego odnaleźć, nie? W 92 roku ostatni dyrektor organizacji TOT, niejaki Schmelcher, prawda? Przekazuje, nagle wyciąga z piwnicy tomy dokumentu, przekazuje to pułkownikowi wykładowcy na Akademii Bundeswehry, przekazuje te dokumenty pod warunkiem, że ten opisze organizację TOT, bo to była chluba, bo to było wielkie dzieło dokonania i tak dalej. Nie? I nagle się pojawiają te dokumenty, a więc one nie zaginęły. Z ostatnich dni, Państwo na pewno śledzicie telewizję, nagle okazało się, że facet w mieszkaniu ma 1200 obrazów. Proszę Państwa, i co? Facet tyle lat żył i nikt nie wiedział, że on te obrazy ma, tam nikt nie wszedł do tego jego domu. 1200 obrazów to na pewno nie zmieściłoby się w M4, nie? Chyba, że byłoby to składnica taka. Więc jakieś materiały jeszcze kursują. Ja jestem świecie przekonany, że również materiały, dokumentacja związana z górami Sowimi nie zginęła i nie przepadła. Bo to uważam, że chyba nie ma innego obiektu na terenie Europy budowanego w czasie wojny, który nie miałby dokumentów, bo udało się odnaleźć dokumenty związane z Dorą, Malmartzfibergę, wieloma innymi obiektami. Natomiast na temat gór Sowich tych dokumentów nie ma. Są pojedyncze jakby kartki mówiące o obozie, o kompanii wartowniczej, o kierowcach, o jakichś tam innych historiach. To są dokumenty pośrednie, natomiast nie ma planów, a przecież te plany były wykonywane w dziesiątkach egzemplarzy i one musiały gdzieś się, była centrala, prawda, to było najpierw opracowano to w pracowni profesora Rindla w Berlinie, potem zrzucono to do Jedliny, w Jedlinie opracowano to w Jelika, potem poszło to na poszczególne kompleksy, tam rozrysowywano to na odcinki, wykonywano te prace. Każda dokumentacja była sporządzona w iluś egzemplarzach, bo weźcie pod uwagę, że osobno miał mieć dokumentację ten, kto odpowiadał za kanalizację, ten, kto za wodę, elektryk, prawda, wentylacja, maskowanie, a więc tych dokumentacji się mnożyło dosyć sporo. Nie wierzę w to, że ta dokumentacja zniknęła bez powrotu. Mnie się udało nawiązać kontakt z synem takiego inżyniera, którego ojciec w czasie wojny był i pracował w górach Sowich.
Proszę Państwa, jest takie słynne nazwisko profesor Leonard. Jest to człowiek, który jest twórcą betonu sprężonego i właściwie jest to do jego momentu, jego wynalazku jest jedna epoka, od momentu, kiedy on wynalazł beton sprężony, jest jakby druga epoka w budownictwie, zwłaszcza mostowym. Wynalezienie betonu sprężonego dało możliwość budowania długich mostów o niewielkiej ilości przęseł. Bo do tej pory budowano długie mosty, przecież rzymskie, te akwedukty i tak dalej, ale ta ilość przęseł była bardzo duża. Od tamtego momentu można było przerzucać długie mosty, które wytrzymywały tę konstrukcję. To było bardzo istotne. I tenże profesor Leonhard pracuje na rzecz III Rzeszy i w pewnym momencie z rejonu Łotwy zostaje skierowany do Walimia i w Walimiu otwiera swoje biuro i wykonuje jakieś prace, o których za bardzo nie wiemy, co on ma wykonywać. Ponieważ w informacjach Szpera mówiących o górach Sowich jest taka informacja, która mówi, że na terenie gór Sowich wybudowano 6 mostów. Nie? I właściwie wszyscy o tym wiedzieliśmy, bo to jest powszechna informacja, ale kolega Romek zadał mi pytanie. Dobrze, a czy ty wiesz, które to 6 mostów to są? Nie? Przyznam się, że zgłupiałem, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałem, które to są mosty. Zaczęliśmy te mosty ustalać. Nie? No i udało nam się ustalić, które to są mosty wykonane specjalnie dla potrzeb Rize. Chcę Państwu powiedzieć, że kilka z tych mostów jest fascynujących. Zwróćcie uwagę na most w Walimiu, gdzie się jedzie z Walimia, tu koło, jak się zjeżdża z Rościszowa i potem w Walimiu jest most, gdzie się jedzie w kierunku na Jałkowice albo na Osówkę. Nie? Jest to most, który ma tak niesamowitą wytrzymałość i szerokość, że tym mostem można, na tym moście można by było czołgiem kręcić ósemki i nic by się z tym mostem nie działo. I teraz, jakie jest uzasadnienie budowy tak potężnego mostu w tamtą stronę? To znaczy, że ktoś przewidywał, że tam będzie generowany olbrzymi ruch, który trzeba w jakiś sposób przejąć i ten most musi ten przejąć. Innym przykładem takiego mostu są mosty na odcinku Głuszyca-Kolce. Na przykład most, który idzie w kierunku Zimnej, przecież Zimna w czasie wojny to było paręnaście numerów, to była mała wioska. A most, który tam został zrobiony, pozwala na przerzucanie ciężkich, wielkich, gabarytowych transportów. Więc te mosty w jakiś sposób wskazują zamiar projektanta, po coś one były potrzebne. No ale mówimy, aha, no to goście wykonali te mosty na pewno. Napisałem do inżyniera, konstruktora mostu we Wrocławiu, tego najnowszego profesora, zapomniałem nazwiska w tej chwili, i on mnie w jakiś sposób nakierował, ukierunkował. Udało nam się odnaleźć syna, nie profesora Leonarda, bo on nie żyje, ale jego współpracownika i współwłaściciela firmy, profesora André w Niemczech. Napisałem do faceta list, że mamy taką informację, że oni tu byli w górach Sowich, prawda, wykonywali jakieś prace przy mostach i tak dalej. A facet odpisuje, że on za bardzo nie wie, bo to przecież to jego ojciec zrobił. On jest, aha, i to biuro przetrwało do dnia dzisiejszego. Powiem wam, to biuro konstrukcyjne w Niemczech jest bardzo znane. Ma oddziały w wielu miastach i wybudowało wiele fantastycznych mostów po wojnie, którymi naprawdę można się pochwalić. Zresztą profesor Leonard jest w literaturze uważany za jednego z najważniejszych inżynierów, konstruktorów mostów. I dostałem odpowiedź, że tam oczywiście jakieś tam prace były robione. On za bardzo nie wie, ale wydaje mu się, że te mosty w górach sobie, które są, to są mosty typowe. A dla typowych mostów nie ściągano by specjalnych fachowców, a zwłaszcza takiego specjalisty, tylko korzystano z typowych rozwiązań, jakie Niemcy mieli. Kwestia dopasowania szerokości, czy tutaj to nie było, nie stanowiło żadnego problemu. I rzeczywiście tak było, że ci goście nie projektowali tych mostów, tylko po prostu wykorzystano typowe elementy, typowe rozwiązania. No teraz się pojawia pytanie, to po co ich tu ściągnięto? Co oni tutaj robili? Nie?
specjalista największy w III Rzeszy, jeden z największych w Europie od betonu. Jakie prace musiał wykonać? Nie będę opowiadał dalszego ciągu, bo ten ciąg jest jakby w części jeszcze trochę można było go pociągnąć, ale chcę Państwu powiedzieć, że to się w jakiś sposób wiąże z tym. W trakcie badań na Osówce udało mi się odnaleźć kostki betonu. Tutaj co jakiś czas zdjęcie pokazywane są takie kostki betonu. To są próbki betonu w wymiarach 20 na 20 cm, idealnych sześcian, które jak zawiozłem na Politechnikę Krakowską do przebadania, to człowiek, który tam jest kierownikiem katedry, zawołał wszystkich swoich ludzi i powiedział: słuchajcie, ta kostka wykonana w czasie wojny ma tak idealne wymiary i kąty, że tego dzisiaj się nie spotyka, to jest niemożliwe. I poddano tą kostkę tego betonu badaniom nie tylko chemicznym, ale i wytrzymałościowym. I okazuje się, i mam to na piśmie, zresztą tutaj też się ten dokument gdzieś tam przejawia, że... Nie, bo to są słabe wytrzymałościowe, ale tam widać takie kostki beton, takie sześciany, że ten beton, który dałem do badania, ma klasę B60. Co to znaczy klasa B60? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy przy budowie trudnych konstrukcji, mostów, wiaduktów długich, używa się betonu klasy B35 maksymalnie. Dla budownictwa militarnego w czasie wojny zarezerwowany był beton klasy B50. Jeśli weźmiecie sobie, poczytacie na temat fortyfikacji nad Kłodzkiem, Nachod, te wszystkie elementy, to jednym z warunków dotrzymania tam konstrukcji i przetargów ogłoszonych była wytrzymałość klasy B50. To był standard przyjęty dla specjalnych budowli militarnych. Nie? No więc skoro tutaj nagle pojawia nam się beton klasy B60, to znaczy, że jest to beton, który musiał być użyty do czegoś istotnego. I teraz żebyście, bo nie wszyscy to sobie może uświadamiają. Nie odlewa się najpierw formy betonowej, prawda? O, taki beton będziemy lali i potem za miesiąc, za tydzień lejemy ten beton. Tylko próbkę takiego betonu bierze się w trakcie wylewania obiektu. To jest próbka kontrolna. Co ileś samochodów taką próbkę się bierze i ma się obowiązek trzymania tego w określonym czasie. Jak rozmawiałem z dyrektorem firmy Kontraktor w Krakowie, który jest głównym, że tak powiem, producentem betonu w rejonie Krakowa, to on powiedział, że oni na przykład do 20 lat trzymają takie próbki na wypadek, gdyby ktoś się do nich zwrócił, bo most się wali, coś się dzieje i oni trzymają dla własnego bezpieczeństwa, żeby móc się obronić. Przepraszam, próbka opisana, podpisana, dokumentacja, bierzemy, sprawdzamy laboratoryjnie. Beton był w porządku. To znaczy, że ktoś inny zawalił, nie? Czyli próbki były wykonane przy okazji lania. No to teraz znalazłem jeszcze inne próbki, w sumie wykonaliśmy badania 4 takich kostek. Następne kostki mają klasę B25, a 2 kostki są poza klasą, czyli to można przyjąć na to, że one są wykonane, no powiedzmy, z takiego betonu, jak się tynki robi, czyli słabego, czyli to jest gdzieś beton. No to zaczęliśmy sprawdzać, skąd ten beton może chodzić. Te najsłabsze betony wiemy skąd. To w głównej mierze baraki te magazynowe były robione z takiego wszystkiego. Siłownie, zaczęliśmy sprawdzać siłownie, zaczęliśmy sprawdzać podziemia. W podziemiach beton ma klasę B25, góra B30, nie? I powiem Państwu, że tak naprawdę to do dnia dzisiejszego szukam miejsca, skąd ten beton, ta próbka betonu pochodzi. Na pewno pochodzi z Bursowic, bo jest i data, jest dzień, miesiąc, nie ma roku. Nie wiem dlaczego nie ma roku, ale mamy do dyspozycji właściwie mamy do dyspozycji 44 rok, no bo skoro prace się zaczęły w listopadzie 43 roku, więc prawdopodobieństwo, że to będzie 43 rok, jest niewielkie. Sądzę, że to 44 rok. Więc to jest kolejny dowód na to, że wykonano coś, co jest gdzieś jeszcze schowane, do którego nie mamy dostępu. Więc
No. Więc wracam tutaj do jakby prac poszukiwawczych wykonywanych w latach 90. Pojawiają się różne grupy. Niestety często się dzieje, że te grupy, które powstają na terenie gmin, różnego rodzaju towarzystwa, często nim rozpoczną prawdziwe działania, zdążą się pokłócić o podział łupów, potencjalnych łupów, o to, kto będzie prezesem, kto wiceprezesem, kto ma prawo pójść do kamery, udzielić wywiadu. To są dosyć ambicjonalne sprawy i grupy ze sobą konkurują. Wielokrotnie podnoszony był temat, że słuchajcie, każdy ma jakąś wiedzę, spróbujmy tą wiedzę zebrać do kupy, prawda, żeby powstał ogólny magazyn tej wiedzy, będziemy na innej płaszczyźnie. No, w naszych warunkach jakoś to nie zdaje egzaminu, jedna grupa przed drugą skrzętnie skrywa, co zrobiła. To doprowadza do tego, że wielu ludzi po prostu od nowa zaczyna kopać w miejscach, w których kopali już inni wcześniej i coraz dziwniejsze są ślady, no bo ta, aha, tu coś robili, to znaczy, że coś musi być. A tu się okazuje, że dwa lata temu, prawda, inna grupa tam zakopała. Wielokrotnie rozmawiałem z leśniczymi w Górach Sowich i oni mówią tak. Oni nie są przeciwni temu, żeby ludzie szukali, bo to też ich ciekawi, to też są ludzie, którzy mają wyobraźnię. Ale zawsze proszę o jedno, zostawcie ludzie po sobie porządek. Najgorszą rzeczą, jaką może być, to jest to, że zostawiacie dziury, wpada zwierzyna, która się męczy, a czasami wpadają ludzie i można po prostu połamać się, zginąć, zostać w takim dole. To jest bardzo ważne i istotne. Nie chciałbym charakteryzować tych grup, które powstawały, które już nie istnieją. Grupa, może nie będę używał nazw, bo nie chciałbym wymieniać jednych, żeby potem nie wymienić drugich, żeby nie był tutaj posądzony jakąś stronniczość. Zawsze będę kibicował i będę kibicował tym wszystkim, którzy coś robią, bo jeśli będę w stanie pomóc, pomogę. Jeśli będę w stanie coś podpowiedzieć, podsunąć, oczywiście, że będę to robił. Moim skromnym zamiarem to oprócz tej książki, o której mówiłem, że ona powstaje, chciałbym w 2014 roku opublikować w postaci dokumentacji jakby technicznej z tych lat badań wszystkie swoje plany, rysunki sporządzone, żeby one były powszechnie dostępne i obecnie, czy to grupa będzie taka czy siaka, żeby po prostu mogła sięgnąć do materiałów, które zostały wykonane. Tutaj na slajdach macie Państwo na przykład też wyniki badań pokazywane, laboratoryjnych badań, które były robione w wojsku, były na AGH, na Politechnice. Jednym takim, o to jest akurat wiercenia na siłowni wykonane przez specjalistów z Krakowa, dosyć trudne i wtedy myśmy odnaleźli na Osówce system ogrzewania zbiorników, o którym nikt nie wiedział, że te zbiorniki w czasie wojny były ogrzewane. Słuchajcie, cała Europa, większość Europy nie miało w zimie ogrzewania, prawda? A Niemcy podgrzewali zbiorniki na Osówce, żeby kruszywo było ciepłe, żeby można było prowadzić prace betoniarskie. Zresztą jak się potem z dokumentów okazało, to w planach było założenie, że prace betoniarskie będą wykonywane między innymi w zimie, ponieważ z harmonogramów wynikało, że inaczej się nie da. Więc Niemcy z góry przewidzieli taką możliwość. Zrobili genialnie prosty system rur pod dnem zbiorników, genialnie prosty system rur, który nakryli betonem, ściągnęli parowozik z wąskotorówki, podłączyli go do rury i ten parowozik sobie całą zimę stał. Gość szuflował, żeby utrzymać odpowiednią parę i ta para sobie krążyła na dnie tych zbiorników i w ten sposób kruszywo, piasek, to wszystko było podgrzewane. Genialnie proste. Pytanie tylko, gdzie ten beton użyto? Bo to jest osobna sprawa. Chcę Państwu powiedzieć, że zrobiliśmy inwentaryzację znanego betonu we wszystkich obiektach, łącznie z książą. Chcę Państwu powiedzieć, że inwentaryzacja wykonała, że tego betonu mamy mniej niż 5% ogólnie wykonanych pod ziemią. Najbardziej zaawansowany pod tym względem jest książ, ale pozostałe obiekty generalnie są praktycznie surowe. A tego betonu, tego cementu zgromadzono olbrzymie ilości. Gdzie ten beton był?
ktoś zatarł ten ślad. Nie potrafię zrozumieć dlaczego, może ktoś będzie mógł mi podpowiedzieć kiedyś. Na osówce przy zbiornikach żelbetonowych poniżej znajduje się takie dziwne sześciokątne pomieszczenie, tam są ślady po barakach i tak dalej. Na jednym z elementów od dźwigarów była wyryta data sierpień 44 rok. Czyli większość budowlańców, jak coś wybetonuje, to gdzieś tam pisze swoją datę i jakiś swój podpis zostaje to na pamiątkę. I taki napis nam się udało znaleźć. Proszę Państwa, w zeszłym roku ktoś poszedł, odłupał to wszystko, rozwalił ten napis. Nie to, że zabrał gdzieś do muzeum, rozwalił ten napis, żeby go nie było. Jakie uzasadnienie, jaki sens tego? To jest po prostu dla mnie wandalizm, nie? Bo takie ślady, takie daty pozwalają na stwierdzenie dosyć istotnych elementów. Bo wiemy, że w sierpniu 1944 roku wylewano tam beton i robiono te zbiorniki. A skądinąd wiemy również, że w sierpniu 1944 roku ukazał się rozkaz szefa sztabu Wehrmachtu, który nakazywał przerwanie jakichkolwiek prac betoniarskich na zewnątrz na rzecz przełożenia tych możliwości na wykonanie prac pod ziemią, a więc przyspieszenie podziemnych obiektów, zostawiamy to, co na powierzchni, nie musimy mieć luksusu, ważne, żebyśmy się mieli gdzie schronić i wykonywać swoją pracę, nie? Więc to jest kolejny element, który pokazuje, że coś się działo poza tym rozkazem. I chcę Państwu na koniec powiedzieć jeszcze jedną taką ciekawostkę, która w jakiś sposób może rozpali Państwa wyobraźnię. 28 stycznia 1945 rok, Ksawery Dorsz wizytuje Góry Sowie, jest na Osówce. Wiemy to skąd, między innymi tutaj jest taki rysunek Manningera, gdzie Manninger to był nadworny malarz OT, który przyjeżdżał z ważnymi szefami na budowy i robił jakieś tam grafiki, które potem sobie szły do archiwum organizacji. To bo oni dbali o pewną estetykę i chcieli mieć pamiątki z tamtych rzeczy. Nie wykonywano zdjęć, tylko właśnie te grafiki. A teraz w tym przypadku ta grafika jest dosyć dobrze zrobiona i dosyć dokładnie odzwierciedla. Znamy dwie grafiki. Jedna pokazuje wejście numer 1 na Osówce i ono jest wypisz wymarły do dnia dzisiejszego, można to zestawić, porównać. Pokazuje system pracy, jak były, na przykład ta grafika dopiero mi uświadomiła, że wywóz urobku z Osówki był dwupoziomowy, nie? Że tory szły w górę i potem w dół. Było wahadło zrobione. Pokazuje siłownię, ale siłownię 28 stycznia pokazuje w stanie surowym, bez betonu, tylko mamy rusztowania drewniane, które pokazują, jaki ma być obrys tego wszystkiego, jak ma to wyglądać. Czyli, proszę Państwa, co? Rosjanie już pod Berlin podchodzą, tu się Rzesza kruszy, tu mamy surowo, a my tą Osówkę, tą siłownię w 1945 roku zastajemy całkowicie wybetonowaną. Minus 23 stopnie był mróz, bo też zostało to zanotowane na tej grafice. Co takiego było ważnego i istotnego, że przy takim mrozie wylewano olbrzymią ilość jeszcze betonu, starając się zamknąć ten obiekt. Skoro porzucano wszystko, kazano zamknąć budowę, nie? Myślę, że gdzieś w tym musi być logika, bo nie wierzę w to, że zrobiono tak sobie to dla niepoznaki. I proszę Państwa, przy wszelkiego rodzaju badaniach trzeba zwracać uwagę na szczegóły, na detale, które czasami są bardzo mało istotne i pozorne. Tutaj w pewnym momencie nieżyjący Wojtek Stojak, który zmarł niedawno, na takie elementy. W trakcie penetracji na włodarzu znalazłem okulary. Te okulary tu się przewijają nieprzypadkowo z takimi zielonymi szkłami. Proszę Państwa, takie okulary wziąłem do ręki, mówię, no kurde, ale dziadostwo, jakiś tam drut cienki, wygięty, patrzę, kawałek plastiku, dziurki zrobione, więc to szkła można było podnosić do góry, opuszczać. Mówię, po jaką cholerę komuś tutaj pod ziemią okulary, jak i tak tu było ciemno, nie?
Ale jak zacząłem się bliżej tym okularom przyglądać, to okazuje się, bo ta pierwsza wersja, jakiś więzień to z drutu zrobił, żeby sobie ochronić oczy, może przy czymś tam pracował i trzeba było. Ale jak zaczęliśmy to się przyglądać, to okazuje się, że tak, ten plastik jest nieprzypadkowy, bo jest to jednolity plastik, który ma odpowiednio wygięte krawędzie. Na tych krawędziach pisze DRP, Deutsche Reichspatent, czyli to nie jest produkcja przypadkowa. Druty w tych okularach mają ebonitem wypełnione fragmenty, czyli nosek tutaj na uszy, żeby to nie przeszkadzało. Czyli jest to fantastyczny ersatz, bo wykonano okulary, pewnie w jakiejś większej ilości sztuk, które można było dopasowywać do twarzy i które pozwalały, powiedzmy, obserwować coś, co robiono i prawdopodobnie w momencie, kiedy było jakieś zagrożenie, nie wiem, może duża ilość światła, na przykład jakiś działający silnik, albo coś innego, zasłaniała oczy i zabezpieczała oczy przed urazem. Ja te okulary właśnie wysłałem do Wojskowej Akademii Technicznej, tam je przebadano i konkluzja gościa jest taka, że on nie miał pojęcia, nikt nie miał pojęcia, że Niemcy w tym czasie mieli tak czyste tworzywo plastik, które w całości zatrzymywało w 100% promieniowanie UV. Nie? To było zaskoczenie. A więc takie drobne znalezisko pozwala jakby na wysnuwanie jakichś tam wniosków. Jeszcze jedna rzecz. Robiliśmy wielokrotnie wiercenia na osówce. Próbowaliśmy ustalić, jaka jest grubość, no bo wszyscy tam podejrzewaliśmy, że ściany wartowni kryją jakby dalszy ciąg, że może gdzieś tam w którymś miejscu. Robiliśmy te wiercenia w rzeczce i na osówce. I proszę Państwa, w rzeczce grubość ścian betonowych jest na poziomie 25 do 40 cm, w jednym przypadku chyba 50 cm. Te ściany są zbrojone. Nie? Natomiast na osówce najcieńsza ściana ma 60 cm, generalnie 120, czyli zupełnie inna skala obiektu. A w jednym miejscu, w którym wierciliśmy jako pierwszym, grubość betonu 2,5 metra. Proszę Państwa, nie potrafię tego zrozumieć, skąd 2,5 metra. Jest to udowodnione, bo są zdjęcia, jest dokumentacja z tego wszystkiego, są rdzenie. Zresztą można ten otwór dzisiaj pójść i sprawdzić, czy mówię prawdę, czy nie. W pierwszej chwili myśleliśmy tak, Niemcy odstrzelili za dużo skały, prawda, no i to wypełnili za zamknę. Pytałem się niejednokrotnie tutaj doktora Kosmotego, jaki jest błąd przy strzelaniu? No więc odpowiedź jest krótka. Partacz do pół metra jest w stanie się pomylić. Partacz. Natomiast dobry strzałowy 5-10 cm góra. Nie? No więc to nie był przypadek, że zrobiono czegoś więcej, a mamy. I teraz tak. Zastanawiałem się nad jednym. Może przeprojektowano coś. Nie? Czy w takim razie, gdybym ja był tam szefem i wiadomo było, że brakuje materiału, bo to już jest końcówka wojny, czy ja bym się pokusił o to, żeby wylać taką ilość betonu, czy po prostu wrzuciłbym tam kamień, którego tam akurat nie brakowało i dopiero końcówkę wypełnił betonem, żeby to było równe. Myślę, że ja bym tak postąpił. Większość budowlańców, z którymi rozmawiałem, twierdzą, że tak samo by postąpili. Ale wlanie 2,5 metra betonu, no niczego nie jest.